Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę rozmawiał z Marcinem Wałdochem, prezesem Stowarzyszenia Arkana Historii. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry. Dzisiaj głównym tematem rozmowy będą wydawnictwa, które Pan Marcin Wałdoch sam bądź we współpracy, bądź załatwia na przykład przekład dla naszego miasta wydał bądź planuje. Zaczniemy może od ostatniego wydania, które było gotowe. Tutaj już widzę, Pan go ma przygotowany. Razem z Panem Andrzejem Lorbieckim ukazała się taka pozycja w ubiegłym roku, Chojnice 1939. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć, czego konkretnie dotyczy to wydawnictwo, jakie miał Pan problemy, trudności, jak powstawała ta książka. Zamysł powstania tej książki padł około roku 2008. Wtedy to miałem okazję poznać pana Andrzeja Lorbieckiego, który jest pasjonatą historii chojnickiej, jest regionalistą. Wielokrotnie publikował swoje materiały, między innymi w zeszytach chojnickich, ale też napisał taką książkę Zgrupowanie Chojnice w historiografii. Postanowiliśmy połączyć swoje siły i napisać książkę, która odnalazłaby się na rynku ogólnopolskim. To, żeby odnalazła się na rynku ogólnopolskim, to przede wszystkim nami kierowało. Zależało nam na tym, żeby w świadomości Polaków zaistniały te chojnice w związku z datą wybuchu II wojny światowej. Bo jak się okazuje, rzeczywiście to chojnice były tym pierwszym punktem oporu 1 września o godzinie 4. No pierwsze strzały padły właśnie w chojnicach. Można tak przypuszczać. Jeśli bierzemy pod wzgląd obecność niemieckiego żołnierza na ziemi chojnickiej, to tak. Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera o inwazji na Polskę 1 września, rzeczywiście ona miała nastąpić o godzinie 4.45. Już o godzinie 4.23 wysypały się oddziały niemieckie z pociągu pancernego na stacji kolejowej w Chojnicach. I to bardzo ciekawa historia, która jakby też przyćmiła właściwie ten znany wątek. Ale mało znany to jest fakt. Tak, ten znany wątek o bitwie pod Krajantami. Bitwa pod Krajantami była powszechnie znana w świadomości Polaków, a nawet można powiedzieć, że ludzie mało kojarzyli, gdzie te Krajanty leżą. Wiedzieli pewnie, że gdzieś na północy Polski, ale nie byli przekonani co do tego, koło jakiego miasta. A okazuje się, że bitwa pod Krajantami to był tylko element obrony Chojnic i na to położyliśmy główny akcent w książce. Pracowało się nad książką ciekawie. Była to ciekawa przygoda. Przede wszystkim dlatego, że między panem Andrzejem a mną to są prawie dwa pokolenia różnicy w wieku i musieliśmy się dostosować do siebie wzajemnie, żeby móc napisać coś sensownego wspólnymi siłami. Z mojej strony najwięcej pracy położyłem na kwerendę archiwalne, na dotarcie do nowych, niepublikowanych dokumentów. Między innymi w Londynie, w Instytucie Sikorskiego, poza tym w polskich archiwach, w Archiwum Straży Granicznej, w archiwach państwowych, w Warszawie, w Bydgoszczy. Czy korzysta Pan z grantów, pomocy, powiedzmy zewnętrznej, jakiegoś sponsora? Właśnie nie. I w pierwszym naszym założeniu ta książka miała wyjść w ogóle w Arkanach Historii. Zresztą już nawet daliśmy kiedyś zapowiedź do mediów, że ta książka wyjdzie. To było chyba około 2010 roku. Ale zdecydowaliśmy później wycofać się z tego kroku, podnieść jej jakość i zawartość merytoryczną. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć do takiego wydawnictwa jak Bellona, które wprowadziło te książki między innymi do Empików, Matrasów i innych dużych sieci sprzedaży. Nie braliśmy nigdy grantów w Stowarzyszeniu Arkana Historii. Wszystkie wydawnictwa, jakie realizowaliśmy, a to między innymi był periodyk Słowo Młodych, gdzie ukazało się ponad 200 artykułów utrzymanych w konwencji naukowości. Masa tych osób, które te artykuły publikowały w Słowie Młodych, a to właśnie inicjowały swoją taką drogę do kariery naukowej na łamach tego pisma. A dzisiaj są naukowcami na jednych z najlepszych uczelni Polski i świata, między innymi na przykład w Australii czy w Rosji.
ale też w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i wydaje mi się, że to jest zasługa szerokiego środowiska, które powstało swego czasu, około 2008 roku, po prostu samo finansującego się. Wszystko to finansowaliśmy ze składek członkowskich. Panie Marcinie, w ostatnim numerze zeszytów chojnickich, które w minioną sobotę 31 stycznia ukazały się, jest bardzo pozytywna, bardzo myślę, że dobra ocena pana książki, pana Marcina, pana i po raz pana Andrzeja Rubickiego. Jest to bardzo, bardzo dużo panu, jak można powiedzieć, komplementów napisanych, że jest w pracy nie budzi zastrzeżenia pod względem formalnym, wpływ na jej pozytywną ocenę z pewnością mają kwestie związane z aparatem naukowym, gruntowne przygotowanie autorów pod względem warsztatowym, polegające na rzetelnej i wnikliwej analizie materiału źródłowego, artykułów prasowych oraz dostępnych publikacji naukowych w pełni zasługuje na uznanie. Także dzięki panu między innymi ukazała się, jak widać, bardzo wartościowa pozycja na naszym chojnickim rynku. To taki typowy panegiryk. Jestem zadowolony oczywiście z takiej recenzji. Niemniej też od czasu do czasu patrzę, co piszą na różnego typu forach pasjonaci historii, bo najważniejsze było to dotarcie do jak najszerszej rzeszy ludzi i raczej pojawiają się głosy pozytywne, aczkolwiek kilka krytycznych zdań na temat tej książki też wyczytałem. Nie da się uniknąć pewnych niedociągnięć, ale też i w pewnym zakresie trzeba mieć świadomość tego, że ograniczenia wynikające z wymogów, jakie stawia zespół redakcyjny autorom, też powodują, że czasami nie możemy zamieścić jakichś zdjęć, które mieliśmy. Nie mogliśmy też porwać się na większą objętość tej książki. Kilka rzeczy musieliśmy uszczuplić. Panie Marcinie, pracuje pan nad kolejnym wydawnictwem dotyczącym naszego miasta, już troszeczkę bliżej naszych czasów, czyli lat 80-81. Chodzi o historię chojnickiej Solidarności. Na jakim etapie jest ta praca? Kiedy się ukaże? Ile będzie miała stron? Tak, jest to książka nie tyle historyczna, co stricte politologiczna. To jest książka, w której przede wszystkim koncentruje się na tym styku władzy, polityki, państwa, na tym, jak kreował się ten nowy ruch społeczny, którym była Solidarność, nad kwestiami, które wtedy powstawały, ważnymi społecznie, politycznie, ale podaje to też w takiej osnowie stosunków międzynarodowych. Również przyjmuje tam perspektywę, która ma pozwolić na lepsze zrozumienie relacji, jakie następowały między władzą a nowo powstającym ruchem społecznym. Chodzi tutaj o dotarcie do dokumentów, które wcześniej nie podlegały żadnej kwerendzie. Właśnie, a kwerendy gdzie pan dokonywał? Jeśli chodzi o kwerendy, w ogóle jeśli chodzi o materiały, które wykorzystałem, to w pierwszej kolejności przeprowadziłem wywiady z członkami Solidarności, z liderami ówczesnymi, z przywódcami Solidarności z różnych komisji zakładowych, na przykład z Mostostalu, PKP, z Rębu i tak dalej. Dotarłem także do ciekawych materiałów, które posiadają byli związkowcy, a jeśli chodzi o te materiały zgromadzone w różnych instytucjach, to przykładowo Archiwum Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, oprócz tego też Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Poznaniu. Czyli Archiwum Służby Bezpieczeństwa także, można powiedzieć. Również. Jeśli chodzi o jednostki, instytucje, które wytworzyły dokumentację, to są to przede wszystkim dokumentacje wytworzone przez były aparat partyjny Komitetu Miejskiego PZPR w Chojnicach, przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Milicję Obywatelską, przez poszczególne nawet komisariaty Milicji Obywatelskiej. Istniał kiedyś taki komisariat na stacji kolejowej w Chojnice, czyli był to komisariat MO przy węźle PKP. Tych materiałów były tysiące. Tylko książka nie jest ułożona chronologicznie. Ona nie jest stricte historycznym studium. Jest tym studium typowo politologicznym, z
czym to się wiąże? Przede wszystkim z postawioną hipotezą w tej książce. A otóż stawiam tam taką hipotezę, że ten związek, który zaistniał w Chojnicach, tak samo jak i w ujęciu analogicznym w skali ogólnopolskiej, przede wszystkim ukierunkowany był na realizację postulatów politycznych, wcale nie tych materialnych. I próbuję tego dowieść właśnie poprzez to całe studium. Niemniej ujawniam tam bardzo ciekawe historyczne wątki, takie na przykład jak prowadzenie spraw operacyjnych, kryptonim Strajk wobec pracowników konkretnych WKS Mostostal, którzy byli zaangażowani w pracę związkową, czy też sprawy o kryptonimie Brda, która była realizowana przez Służbę Bezpieczeństwa wobec pracowników na węźle PKP w Chojnicach oraz wiele informacji dotyczących tak zwanych OZI, czyli osobowych źródeł informacji, czy też tajnych współpracowników. Oczywiście w określonych przypadkach staram się ukrywać personalia, dlatego że nie minęło od tamtego czasu jeszcze tak wiele rzeki, wody w rzece, żeby można było sobie pozwolić na pewne kwestie. Panie Marcinie, kiedy się kwestie? Ukaże? Czy uda się panu do sierpnia 2015 roku na 35. rocznicę? Właśnie taki jest zamysł i pięknie się znowu składa, bo książka o Chojnicach w 39. roku wyszła w roku 2014, czyli w 75. rocznicę. Tak. Teraz będziemy mieli książkę o Solidarności w 35. rocznicę. Książka o Solidarności zostanie wydana przez Stowarzyszenie Arkana Historii w założeniu w 300 egzemplarzach. I co ciekawe, postaramy się, żeby do książki była dołączona płyta oraz ścieżka do strony internetowej, gdzie będą... Tylko ze zdjęciami czy z wideo? Będą to ścieżki audio. Aha. Będą to ścieżki audio ze spotkań Solidarności z mieszkańcami, z dygnitarzami partyjnymi. Bardzo ciekawe. Nieznane, powszechnie nieznane materiały. To krążyły takie kasety, pamiętam, magnetofonowe. 35. rocznica. Po Chojnicach w tamtych czasach. Do 30 sierpnia, do terminu rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku, na pewno uda się tę książkę wydać. A jaka ona będzie objętościowo? Wydaje mi się, że będzie miała około 220 stron. Podobnego formatu jak zeszyty? Nie wiem tego. To będzie zależało od składu, od tego, kto będzie ją przygotowywał do druku. Ale myślę, że materiał w niej zawarty będzie inspirujący też do przemyśleń o współczesności, dlatego że sprawy, ważkę społecznie i politycznie, które zaistniały wtedy w latach 80-81, to będąc bacznym obserwatorem życia politycznego we współczesności mogę powiedzieć, że wiele tych spraw nie zostało rozwiązanych przez 35 lat i drąży nasze społeczeństwo nadal, więc jest to ciekawe. Panie Marcin, ostatni temat naszej rozmowy to chciałbym, żeby pan opowiedział, jak panu się udało zdobyć zgodę na druk w Polsce książki o wydarzeniu sprzed ponad 100 lat. Czyli zamordowaniu Ernesta Wintera w Chojnicach. Głośna sprawa na początku XX wieku. Jesteśmy, można powiedzieć, jako miasto słynni z tego powodu. Ukazał się nawet kryminał autorstwa, jeśli dobrze pamiętam, mieszkańca Wejherowa, który przeniósł akcję tegoż morderstwa do swojego miasta. Kiedy się ta pozycja ukaże i jakiej będzie cenie? Jak to wyszło z tą książką? Odpowiadając na pierwsze pytanie pana redaktora, jak udało się zdobyć prawa na wykonanie przekładu i prawa dla Fundacji imienia Marcina Furmana, bo to będzie wydawca, do wydania tej książki? Otóż bezpośrednio skontaktowałem się po prostu z wydawcą pozycji amerykańskiej, bo ta książka wyszła w Stanach Zjednoczonych. Mnie zafascynowała książka Ernsta Wintera, czyli chłopaka, który pochodził tak naprawdę z Przechlewa, a w Chojnicach był w chojnickim gimnazjum uczniem, był ewangelikiem. Zafascynowała mnie ta historia mordu na nim i tego wszystkiego, co wiązało się z klimatem, z atmosferą
z nastrojami społecznymi, z naradzającym się wtedy konfliktem społecznym, kiedy przeczytałem książkę Polaka o nazwisku Mar. Mar napisał w latach 30., jeśli dobrze sobie teraz przypominam, książkę właśnie o tym mordzie rytualnym, głęboko szkalującą Żydów, obwiniającą ich rzeczywiście o między innymi spuszczanie krwi z chrześcijańskich dzieci czy młodzieńców na macę, którą miano wypiekać z okazji Paschy. Ta książka została uhonorowana w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku przez Los Angeles Times. Została uznana za najlepszą książkę z zakresu współczesnej historii Niemiec wtedy, w 2002 roku. Jej autor, profesor Helmut Smith, jest wykładowcą na Vanderbilt, na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville, to jest stan Tennessee w USA. Z profesorem też wszedłem w kontakt i to właściwie on zachęcił wydawcę do tego, żeby wyrażono zgodę na mój przekład. Ten przekład nie był łatwy, bo ja tego przekładu nie spodziewałem się. Ktoś się zaangażował w przekładanie na język polski? Przekład robiłem samodzielnie i dlatego trwało to kilka lat, bo równolegle prowadziłem kilka innych projektów. Między innymi też składałem Słowo Młodych, to pochłaniało sporo czasu. Ten przekład był wspaniałą przygodą intelektualną. Wymagał nie tylko skorzystania z umiejętności, które posiadało się wcześniej, ale też i do pogłębiania pewnej wiedzy dotyczącej chociażby języka angielskiego, który w tej książce występuje w formie amerykańskiej, więc wymagał naprawdę sporo pracy. Została ta książka poddana ocenie recenzentów. To będzie uwidocznione na stronie redakcyjnej tej książki, która się ukaże. Ona została już złożona i czeka na druk po prostu. Została oddana, tak, została oddana praktycznie do druku. Ma wyjść przed dniem 11 marca z drukarni. Na 11 marca wraz z Fundacją imienia Marcina Furmana ustalamy termin promocji. Wydaje mi się, że to jest też jakiś przedziwny zbieg okoliczności, bo będzie to 115. rocznica morderstwa dokonanego na Ernście Winterze i też 115. rocznica tych zamieszek antyżydowskich. Tak, te zamieszki, to jest właśnie istota tej książki, nie jest ona też stricte historyczna. Ona porusza ważkie tematy społeczne w ujęciu teorii nauk społecznych. Autor stara się tam wyjaśniać to, jak kreowały się te mechanizmy, które doprowadziły do oszczerstw wobec Żydów, do prześladowań. A co ciekawe, ona na polskim rynku wydawniczym jest nieznana, nigdy nie została przełożona. To będzie pierwszy przekład, pierwsze polskie wydanie tej książki. Więc jestem z tego naprawdę dumny, że mogłem dokonać tego przekładu. Ale co interesujące, nawet badacze, którzy są w Polsce obdarzeni autorytetem nad kwestiami dotyczącymi tak zwanego oszczerstwa krwi, bo tak tłumaczy się tą angielską etykietę dotyczącą mordu rytualnego, nie wykazali dotąd jakby tej książki w swoich bibliografiach. Nie jest ona szerzej znana nawet wśród badaczy zagadnienia. Co dość ciekawe, bo książka jednak wyszła 12 lat temu. Jednym z recenzentów książki będzie profesor Jolanta Żyndul z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest między innymi dyrektorką Centrum Badań nad Kulturą Żydowską przy Uniwersytecie Warszawskim imienia Mordechaja Anielewicza. Więc myślę, że książka się przyjmie wspaniale, ujawnia dużo nieznanych nam faktów, jest w pewnych swoich obszarach bardzo kontrowersyjna. Nie stawiam na kontrowersje, ale ja stawiam raczej na ujawnianie pewnych przełomów społecznych. I tak właśnie patrzę na historię naszego miasta, nie patrzę na nią przez cezury, czyli przez konkretne lata, tylko patrzę na nie poprzez przełomy polityczne, przez wielkie przełomy polityczne i społeczne. Do takich przełomów zaliczam 39 rok, 80 rok,
mówię o cezurach, ale chodzi mi o procesy historyczne. Bardzo się cieszę, że Pan zajął się tymi tematami, nie tylko historią, że tak powiem, współczesną, bo to jeszcze czasy współczesne, jeśli chodzi o sierpień 80, ale i także naszą sprzed I wojny światowej. Czekamy na promocję wydawnictwa tego ostatniego i także na książkę o Solidarności z Solidarności Chojnickiej z czasów sierpnia 80. Dziękuję. Już dziś zapraszam wszystkich widzów Chojnice TV na promocję opowieści rzeźnika. Na pewno będę. I książki o karnawale Chojnickiej Solidarności. Dziękuję. Dziękuję panu.